Tematem dzisiejszej konferencji prasowej pieniądze nie śmierdzą, czyli wpływ ekodoliny na urzędników, mieszkańców, media i środowisko. Na początek chciałem Państwa poinformować o tym, że 2 marca złożyłem interpelację poselską. I to jest interpelacja w sprawie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zagrożenia życia ludzkiego w związku z źle zabezpieczonymi wysypiskami śmieci na przykładzie zakładu Ekodolina, spółka z o.o. w Łęczycach koło Gdyni. W dniu dzisiejszym do mnie do biura wpłynęło pismo. Szanowny Panie Pośle, w związku z Pana interwencją w sprawie zakładu Ekodolina publikowane na stronach internetowych zobowiązani jesteśmy do odniesienia się do zawartych w niej informacji. Nie podejrzewamy Pana posła o złą wolę, nie jesteśmy też przeciwni społecznej kontroli. Przeciwnie, rozumiemy, że gospodarka odpadami należy do sfery szczególnie wrażliwej. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić Pana do wizyty w naszym zakładzie i podjęcia dialogu na tematy Pana nurtujących. Jesteśmy przekonani, że wizyta w zakładzie odmieni Pana punkt widzenia. Przemawiają za nami fakty na najnowocześniejsze w Polsce instalacje, najwyższy poziom odzysku surowców, wyniki monitoringu prowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium. Pragniemy zachęcić do wspólnego podjęcia problematyki zagospodarowania odpadów nie jako problem Ekodoliny czy innych zlokalizowanych na terenie Pomorza podobnych zakładów, ale jako problem nas wszystkich zgodnie z hasłem naszej zbliżającej się kampanii informacyjnej Odpady – Nasza Wspólna Sprawa. Autorytet Pana Posła może osiągnąć nam sukces w tej kwestii. Bardzo cieszy mnie, rozpoczynają się poważne rozmowy na ten temat, bo dotychczas niestety takich poważnych rozmów nie było. Spotkaliśmy się tutaj nawet z pewną formą, może nie tyle nie szantażu, tylko takiego nacisku, zwłaszcza na Pana Krzysztofa Trokie, który problem tutaj przede wszystkim nagłosił, bo to dzięki niemu ja też się dowiedziałem o tym, w czym jest problem. Co prawda jest przez jakiś czas, przez półtora roku, ostatnio mieszkałem w Gdyni Chylonia i też się dziwiłem, skąd jest ten zapach, skąd nagle w nocy, otwierając balkon, czuję, że tak powiem, nieświeże powietrze filmowymi, kiedy Pan Trocha odbijał się, jak to mówi, od ściany, kiedy przyniósł słynną próbkę zarówno do Urzędu Miasta Gdyni, do Pana Przewodniczącego Rady Szwabskiego, tak samo przyniósł do mojego biura. Oczywiście wszyscy odmówili tutaj jakby zbadania tej sprawy. Chcę powiedzieć, że ten problem jest oczywiście naszym wspólnym problemem, tak? I naszym celem nie jest tutaj jakby dążenie do tego, żeby zamknąć Ekodolinę, żeby, nie wiem, odwołać zarząd czy coś. My chcemy po prostu zlikwidować te bolączki, które są bolączkami przede wszystkim mieszkańców. I to niestety mieszkańców Gdyni, ale także mieszkańców 8 innych gmin, do których też skutki tego tutaj działalności spółki dochodzą. Także no, mówimy oczywiście o czym najbardziej mówimy. No, mówimy o tym uciążliwym, nieświeżym zapachu. Najważniejszą sprawą jest przede wszystkim doprowadzenie tego, aby gazy wysypiskowe nie rozchodziły się po całym Trójmieście. To są sygnały, że dochodzą do Rumi, do Chylonii, do Cisowej. Ja ostatnio dostałem mail od ludzi, którzy mieszkają w Osowej i tam też mówią, że czują gazy wysypiskowe z Ekodoliny. To jest podstawa, jeżeli chodzi o trucie. I tutaj i Pan poseł był ze mną, był świadkiem tego, jak to oddziaływuje. Był również Pan Radny, który został jednego dnia wezwany w trybie pilnym właśnie do Łęczyc, żeby poczuć to, jak to... poczuć ten zapach, no, najprościej można to wówczas określić. Zapachy to jest jedno, ale też wycieki, które są z kwatery nowej, nie mówię o starej. I to też warto by było zbadać i doprowadzić do tego stanu, aby te wycieki się po prostu nie powtarzały i aby to wówczas nie wylewało się do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. To są takie podstawowe rzeczy. Jeżeli mieszkańcy zwracają się z jakimś problemem, tak jak Pan Krzysztof Trocha zwrócił się z próbką do Przewodniczącego Rady Miasta, oczekujemy, że będzie traktowany poważnie. Bo jeżeli przychodzi ktoś i wskazuje, że może dojść do zatrucia, no
na przykład wody pitnej na dużą skalę. To nie należy tutaj bawić się w sprawy proceduralne, tylko należy szybko reagować. Co to było za próbka, skąd pan ją miał i generalnie jak to wyglądało? Komu pan próbował ją przekazać, gdzie ona była pobierana? Ona była ruch melioracyjny wzdłuż drogi, która biegnie przy nowej kwaterze, przy polu przylegającym do nowej kwatery. I tą próbkę próbowałem przekazać przewodniczącemu Rady Miejskiej, panu Stanisławowi Szwarskiemu. I tutaj drugą część tej próbki przekazałem asystentce pana posła, która z tego co mi wiadomo zaniosła tą próbkę do gdyńskiego sanepidu, który tej próbki nie przyjął. Jestem mieszkańcem Gdyni Cisowej i po prostu te zapachy dochodzą do mnie i dlatego się tym zainteresowałem. Dlaczego nie przyjęli? Pan przewodniczący stwierdził, że jest nieprofesjonalnie pobrana. To są sprawy proceduralne i to jest takie trochę zaskakujące, nie? Kiedy... Ja byłem, powiem szczerze, zaskoczony, kiedy mam biuro tutaj obok sanepidu i tak naprawdę na przychodzi jakaś próbka, warto by chyba było jednak to sprawdzić, zwłaszcza jeżeli jest jakieś zagrożenie. Generalnie problem odpadów jest problemem bardzo skomplikowanym. Dzisiaj mówimy o tym, że powstaje nowoczesna spalarnia, która ma obsługiwać Bydgoszcz i Toruń, oba miasta. No jest to naprawdę duży problem. Uważam, że nie powinno być tak, że Ekodolina jako zakład tutaj, jako spółka z o.o., w skład której wchodzi 8 gmin, jedyną taką tutaj działalnością jej staje się promocja, taka można powiedzieć PR. Tak, tego jest dużo. Nie chcemy wchodzić w szczegóły, aczkolwiek bardzo tutaj też cieszymy się z tego, że jest wiele mediów, że Państwo przyszli i poruszają ten temat, bo mieliśmy obawy, że niektóre media mogą być w pewnym sensie tutaj jakby nie będą chciały przyjść ze względu na to, że Ekodolina jest reklamodawcą. Także to jest taki dosyć duży wpływ na media. No ale proszę Państwa, na gołym okiem to widać, tak? No wystarczy, że wyjdziemy nawet tutaj, jeżeli ja wyjdę z mojego biura, wszystko jest rzucane. Nie ma żadnej segregacji. Ja widziałem to w innych państwach, jak Dania, jak Szwajcaria. Tak, ale segregacja polega na tym, że segregacja jest na miejscu przecież. Jest na miejscu, to jest jakby jedna rzecz, ale też segregacja powinna się też odbywać u źródła, czyli już dzisiaj nie ma tej polityki. Przecież Ekodolina to jest spółka z 8 gmin. No ja, dlaczego ma być wszystko mieszane i wywożone do Ekodoliny? To już nigdy nie powinno być. Już tu powinna być polityka segregacji. Jeżeli są kałuże i są odcieki i tam zaczyna się buzować, gotować, to widać, że te gazy się ulatniają. A poza tym czuć bardzo silnie. My oczekujemy tutaj zarówno od zarządu Ekodoliny, jak i władz miasta Gdyni i pozostałych poważnego podejścia, tak? Poważnego podejścia, żebyśmy za chwilę nie mieli w Gdyni, w tych dzielnicach właśnie jak Kylonia i te okolice, po prostu takiego problemu, jak mają Szadulki. Bo to grozi, bo jeżeli to w tym tempie będzie rosła kolejna góra śmieci niesegregowana i w takiej formie jak jest, to nam niestety grozi. A co? Padło takie stwierdzenie, że ulatnia się metan. Bo z tego, co ja się orientowałem, to metan jest sprzedawany przez Ekodolinę. No tak, można. Ekodolina handluje metanem. Więc jaki byłby sens, żeby, że tak powiem, ten gaz wypuszczać, który jest gazem przemysłowym, można by sprzedać? Jakikolwiek odzysk nigdy nie jest stuprocentowy. Z danych, do których ja dotarłem w internecie, wykorzystuje się raptem maksymalne wykorzystanie to jest 40%, więc nawet jeżeli w 100% się wykorzystuje, czyli te 60% tak czy inaczej trafia gdzieś dalej. Przede wszystkim segregacja u źródła.